Awantura o kasę. Niestety Castiel Angel. Szkoła myszy. Tak. Szkoła Żydga. No jestem od zaraza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Krzysztof Iwisz, witam Państwa w awanturze o kasę, najbardziej dynamicznej grze telewizyjnej w Polsce. Aby osiągnąć Tefrod, sukces żaba kucharz, trzeba mieć doskonałą wiedzę, zgraną drużynę, talent do licytacji, ale często również donośny głos. A oto 12 uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane. Witam Jima, witam. Członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy naszych dzisiejszych graczy. Niebiescy to Ewa Łuczak, handlowiec Radzionkowa. Sławomir Łuczak, żołnierz, kapitan drużyny. Żołnierz o 7. Uczeń z Radzionkowa i Grzegorz Tomkowski, również żołnierz zawodowy z Białej Podlaskiej. Żołnierz o 7. Zieloni to kapitan. Ty! Iron Man. Polski Iron Man. Waldemar Staniszewski, chemik z Brzegu Dolnego. Kapitan drużyny Marcin Kotwicki, nauczyciel angielskiego z Wrocławia. I Agnieszka Kotwicka. Świeczycie to? No tak. Nauczycielka historii z Wrocławia. Rzuci to Jakub Kawalec, muzyk ze Skarżyska Kamiennej. Kapitan drużyny Janusz Kowalczyk, inżynier elektryk ze Skarżyska Kamiennej. Rafał Kowalczyk, inżynier ochrony środowiska. Co on napisał? To ważne. Inżynier elektryk ze Skarżyska Kamiennej. Rafał Kowalczyk, inżynier. Co on napisał? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ktoś to widzi? Cień. Fanwordy. Cześć. Nie wiem. Środowiska z Krakowa i Wojciech Popiela, pracownik banku z Tarnowa. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał z kolei to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto loża. A my witamy naszych mistrzów po raz... Napisał cześć Renia? Renia. 22 w awanturze o kasę. Dariusz Buda, Jerzy Michlasiński, Jakub Grudziej, Bartłomiej Rzepa. Witam, panie wieczór. Witam. Witam, panie wieczór. A więc którejś z drużyn z pierwszego etapu przyjdzie się zmierzyć z naszym... Co zrobić, mój chłopak chce kupić takie straszydło. Kup takie drewniane te do szaszłyków i zjecie. Naszymi rekordzistami. Po raz 22 w awanturze o kasę są nasi mistrzowie i do tej pory wygrali. Random Bruce wypił robaka, to też się da zjeść. 2 złote w gotówce i 7 samochodów. Jest. Jak to się nazywa? To jakiś pająk? Czy... W ostatnim programie pan pajęczak chciał sprzedać pana Jerzego przeciwnej drużynie, czyżby to znaczyło, że są jakieś pęknięcia w tej do tej pory najbardziej zgranej drużynie w awanturze? O, właśnie. Absolutnie nie. Po prostu w poprzednim odcinku pan Jerzy miał dołek kliniczny. Był smutny, to prawda. Był smutny. Taki przygnębiony. W dołku był bardzo. Miał tam jakieś problemy chyba w domu, miał z żoną i...
I Alu, dzisiaj jest już wszystko w porządku i ma walczyć jak lew. Także dzisiaj będzie gra pana Jerzego. Panie Jerzy, jak psychiczna forma dzisiaj? No dobrze. Tak? Tak. Na pewno? Tak. Na pewno. Jak w domu? Polepszyło się. No to świetnie. Bardzo nas cieszy. Co się stało? Ja podejrzewam, że polepszyło się może wtedy, kiedy pan chyba dwa programy wcześniej obiecał żonie samochód na wizji. A to wtedy to oczywista sprawa, a co wtedy? Co pan teraz obiecał? Zobaczymy, co czas przyniesie. Zobaczymy, Kaku. Co wygracie. Ale może też inne były plany pana Dariusza. Może po prostu jest tak dobrym kapitanem, że pomyślał, że skoro sprzeda pana Jerzego innej drużynie, to powiększy stan konta mistrzów. Nie, to było w żartach troszkę, dlatego chciałem zdementować jakieś tam pogłoski, że chciałem go sprzedać. To były żarty, on jest nam potrzebny. Co to takiego? O! Pretty spooky. Fajne, jak z bajki. Pewny jest okay. Naszym fajterem, dlatego musi u nas grać. Panie Jerzy, jak się pan czuje w drużynie? No, dziękuję. Muszę kapitanowi podziękować. A ja bym nie dał rady zabić takiego pająka, bo on wygląda jak zwierzę. Zwykłe. Wiesz, on nie wygląda jak pająk typu co... Wiesz, taki parch typowy. To wygląda jak zwykłe zwierzę. Dałbyś radę to uderzyć? Nie da rady. Witam, Machoń. Mają szansę na kolejne wygrane, na kolejny sukces. Czy tak będzie, to zależy oczywiście od ich wiedzy i sprawności w licytacji. Tak, RB, to co innego. Mistrzowie zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie wygrają, to po raz 23 będziemy gościć ich w awanturze o kasę. Piesiek jeden dobry jest. A jeżeli się nie powiedzie, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Zapraszam do pierwszego etapu gry. Jestem rolnikiem, mówi ci to coś? Dziękuję bardzo za słowa dla Jima. Dziękuję bardzo. I żółta otrzymują ode mnie po 5000 zł. Tymi pieniędzmi będą państwo licytowali. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej rozpoczniemy licytację. Ta drużyna, która wygra licytację, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzyma pieniądze z puli tego pytania. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w pierwszym etapie gry i ta drużyna... Piesiek jeden opowiadanie jak z książki, no ma bardzo klimat książek, no. Jest bardzo dużo nawiązań do książek, są postacie w książkach, co były wspominane. Bardzo dobra gra pod względem tym, bo ja jestem fanem książek, dlatego może mi się tak podoba. Jak ktoś się czytał, to może mu się mniej podobać i wtedy go bardziej może odrzucać gameplay. Dla mnie gameplay jest taki o typu przygodówkowy, ale gra jest naprawdę dobra. Szansę pokonać naszych mistrzów w finale, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Życzymy wszystkim powodzenia, brawa dla 3 drużyn na dobry początek i losuję pierwszą kategorię. Ja też deszło. Piękne są. Szkoda, że nie wszystkie, ale... Pierwsza kategoria w naszej grze to... Ale fajne. Geografia Polski. Rejem, będziemy czytać, nie będziemy krótko. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300 ludzi. Moje ulubione opowiadanie z tych pierwszych, z tym Nivelenem, tym takim potworem na tym dworku, to moje ulubione i drugie to chyba jak Geralt to sobie opowiada w świątyni Melitele, tej takiej, co milczy. Wiesz, o co mi chodzi? Zielonik 400. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Alp. O, Alp. O kurde! Ty, jaka ostra licytacja w pierwszej rundzie. Dawno tak nie było. Ja nie zwróciłem uwagi, bo czytam czat. Dobra, skupiam się na tym teraz.
Koniec czytania. 9,5 tysiąca. Żółtym udało się krzyknąć wabank, grają wszystko. No oczywiście pan Sławomir żałuje, że nie przebił tutaj wcześniej. Bo warto było kupić. Przepraszam, Sima. Geografia Polski. Posłuchajcie, żółci. Na witam, terenie, której puszczy leży jezioro Wigry. Puszcza Biała coś tam, tylko taką znam, ale jak ona się nazywa? Białowieska? Tylko tą znam, nawet nie pamiętałem nazwy, nie wiem czy to to. Wigry Suwałki. Klub taki. Ale czy to jeszcze jest wiązka? Piska? Piska? Może być piska? Może być wiązka? Rem, chodziło o te opowiadania przed sagą, powiedzmy, w pierwszej książce. Ale czekaj, wiązka to jest to bardzo na... Bardziej na słonie, nie wiem, ale to... Wiesz, te takie, co są losowe, niepowiązane za bardzo. Mam zima dalej. Odpowiadamy. I co powiedzą? Wigry leży w Puszczy Białowieskiej. Niebiescy, czy to jest dobra odpowiedź? Dobra. Zieloni? Wydaje nam się, że w Piskiej. A mistrzowie? Co, nie? Dobra odpowiedź. Że dobra, tak? Tak. Niestety nie. Augustowska. Augustowska nacja. Oni odpadli właśnie. No, ryzykownie zagrali żółci, ale w końcu to tylko gra. Dziękujemy wam bardzo. Jasper Radosz, błąd do domu. Pożegnaliśmy żółtych, teraz na koncie zielonych 3,5 tysiąca, niebiescy mają 2 tysiące, ale uwaga, w puli do następnego pytania przejdzie 9,5 tysiąca złotych. Można powiedzieć, że kto tę pulę przejmie i odpowie na pytanie, wygra pierwszy etap. Losowanie kolejnej kategorii po krótkiej przerwie. Czyli on miał napisane, cześć, średnia, zaraz wracam. A, no to nie kłamał. Nie kłamał kolega. Witam, Kremin. Po przerwie reklamowej mamy bardzo ciekawą sytuację. Zieloni mają 3,5 tysiąca na koncie, niebiescy 2 tysiące, ale w puli do następnego pytania przechodzi 9,5 tysiąca złotych. Tak więc kto przejmie tę pulę i odpowie, no można powiedzieć, że prawie na pewno wygra pierwszy etap. Losuję teraz kolejną kategorię. Dobra, dawać jakąś fajną kategorię i chillek. Kategoria piłka nożna. No, będą teraz państwo mieli przyjemność obserwować pojedynek kapitanów. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i... Słowa jest niebiescy, baba! Niebiescy na easy. Na easy, na easy. Udało się wygrać licytację. W puli tego pytania 11 700 zł. Jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, będą właśnie tyle mieli. Ale jeżeli się pomylą, to automatycznie do finału przejdą zieloni z 15 tysiącami złotych. No fajnie by było, by mieli w końcu szansę pokonać tego. Spójrzmy na ekran. Jak brzmi nazwisko piłkarza widocznego na fotografii? Oliwerka, daj mi powiedzieć. Tak. Oczywiście. Spokojnie. To spojrzę, otwieramy. Spokojnie, spokojnie. Czego? Grzesiu, spokojnie. Grzesiu. Pogadam spokojnie. Spokojnie. Pogadam. Ile mamy jeszcze czasu? Dużo. Dobrze. Niebiescy są gotowi do odpowiedzi. Będzie odpowiadał młodszy Grzegorz. A to jest Oliver Kahn. Tak jest! Ole się napalił, Grzesiu. Oj, oj, oj. O,
proszę Państwa, niebiescy zapewnili sobie ogromną przewagę. 11 700 zł na koncie. Jak oni tam przegrają, 3300, to gigatroli. I piłka w grze, to wszystko się może zdarzyć. Losuję kolejną kategorię, 4 do końca tego etapu. Bayernie Monachium grał. Geografia świata. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. 300 zieloni. 300 zieloni. Niebiescy 500. Ale... 600 zieloni. 600 zieloni. Smutno zielonym. 600 po raz drugi. Niebiescy 3,5. 3,5. Niebiescy strzelam. Chłop. Dymanko, dymanko. Nawet po co? Nie wiem. Złotych, bo wystarczyłoby 3300. 400 fuli. Jak nazywa się stolica Maroka? Ja. Skąd ja to? Spokojnie. Rabat. Niech wyznacz, wyznacz pan. Rabat? Nie wiem, nie znam Afryki. No nie pan rabat? Na pewno. Rabat. No to nie, zgłoś pana. Dupę rabat. Krzysiu? Tak. Niebiescy są gotowi do... Znowu Krzysiu odpowiada. Starszy Grzegorz. Stolicą Maroka jest Rabat. Świetnie. Grzesiu, ej, dwóch Grzeszków kieruje, Grzegorz kieruje. Mają w tej chwili 12 300 na koncie, zieloni mają 2700, ale gramy dalej. Trzy pytania do końca gry. Widzę, że tu z niepokojem mistrzowie obserwują rozwój wypadków i jakby poziom wiedzy drużyn. Ile procent rabatu? To jest Afryka, nie wiem. Zależy, czy da się to jeszcze kupić. Kategoria podpowiedź. Licytujemy teraz podpowiedź. Chodzi tutaj o przysmaki marokańskie. Każdej drużyny i słucham, za ile chce ktoś kupić. Niebiescy 300. Niebiescy za 300. Zieloni. 400 zieloni. Za 400. 400 niebiescy po raz drugi. 500. Mam 5 do niebieskich. 500 po raz drugi i po raz trzeci. Sprzedane. Niebiescy mają podpowiedź za 500 zł. Ładnie, ładnie. Kurde, niebiescy nieźle, ty. Potencjał na walkę z mistrzami w końcu. Debro, trzeba zrobić, nie? A razie to wieśki. Wieśki na kacie z wyśminami. I wukąt na horyzoncie. Na kole mity i dzieje starożytne. Mitomania. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zielony 400. Ale zmarnowany ten zielony. Babań. Zielony 600. Blokuj go. Niebiescy 700. Niebiescy 700. Babań. Blokuj go. Niebiescy 1000. 1000 niebiescy. 1100. Blokuj go. Niebiescy 1200. Kurde. Blokuj, blokuj, blokuj. Aj, dupa. 1500 zieloni. Niebiescy 1600. Blokuj, no babangda. Czemu on tak teraz żydził, a wcześniej za 600 go zblokował? 3900 puli. Jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, tyle będą mieli na koncie, a więc no, zwiększy się ich stan posiadania. A jeżeli im się nie uda, odejdą z gry i powitamy w finale niebieskich z bardzo znaczącą kwotą. Jak nazywała się grecka bogini zwycięstwa? Nika. Ale nie powiem dalszych liter. Odpowiadam? Zaraz, gdzie to jest? Nie, bo to jest rzymska. Grecka. Grecka miała być. No to jest? Czyli Nika mi się wydaje. No Nika. Może to rzymska? Nie. Ja jestem przekonany. 100%? Mamo, Nika? 100% powiedzieć, że to jest Nika. Dobrze. Więc zieloni odpowiadają. Waldek udziela odpowiedzi. Uważamy, że jest to Nika. Tak, Macho, no. Jasne, że tak. Dobry jest bardzo. Chciałbym, żeby zrobili AI. Dalsze części. 10200, a ja mam jeszcze dwa pytania do końca tego etapu. Andek, co ty piszesz? Andek. Sekunda, time out. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham propozycji. 300 zieloni. 300 zieloni. Niebiescy 400. Niebiescy 400.
400 po raz drugi. 500 zielonych. Mam 500 do zielonych. 500 po raz drugi i 500 złotych po raz trzeci. Sprzedamy. No tak, ChatGPT pluje na niego, ale AI głosowe to co innego. Oto pytanie z astronomii, znowu szansa na podreperowanie budżetu dla zielonych. Jak nazywamy rozległe zbiorowisko gwiazd, pyłu i gazu utrzymywanych razem siłami grawitacji? Mgławica, no, mgławica. Tak, z tego tak mgławica, chociaż pył i gniazdo. Takie gniazdo, pył i gniazdo. Aha, no trudno powiedzieć o planetach. Także no, pył i gniazdo są też te... Siema, Goniu. Strzelam. Czy jeszcze coś? Nie, bo trzeba strzelać. Chciałem po prostu powiedzieć o mgławicach, bo nic mi nie mogę nie przebliżać. Plejady jeszcze. Plejady, ale to... Plejady to... Rodzinia. Wyszona masa, nie? To jak jest gwiazdor, co pan Myraka, czy coś takiego, bo to są i plejady, a tutaj ogólna nazwa jest mgławica, nic do rodzicy. Ile kart w planach dziś? Spróbujemy udzielić odpowiedzi. Ile się da? Wydaje nam się, że jest to mgławica. Co są za mistrzowie? Galaktyka. Oni mogą korzystać z telefonów, czy nie było jeszcze wtedy? Widzę, to się dzieje w 2004 roku, czy trzecim. Spokojnie. Tak jest, galaktyka albo obłok. O kurde, galaktyka, nie mgławica. Niebiescy się cieszą, co prawda to nie są ich pieniądze, ale te 900 zł przechodzi do puli ostatniego pytania. Ostatnia kategoria w pierwszym etapie, już za chwilę. Serio myślałem, że mgławica. Kto zmierzy się z drużyną mistrzów? No te gwiazdy mi nie pasowały, ale... Payout to jest 2K4. Anatomia. Siema Draco, witam. Człowieka. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Zieloni 500. 500 do zielonych. 500 po raz drugi. Niebiescy 600. Niebiescy 600. 600 po raz drugi. 2K w puli, 2K w puli. Niebiescy 800. Proszę, zablokujcie niebiescy. 900. 900 do zielonych. Niebiescy 1000. Niebiescy 1000. 1100 zielonych. 3K w puli, blok. Ty, nie, zieloni jeszcze to wygrają. 1400, proszę. 1700 zieloni. Po raz pierwszy. Niebiescy 1800. No blokuj! 1900 zieloni. Co będzie 2 czy nie? 1900 po raz drugi. 1900. 2000. Ale debil. Blokuj, blokuj. Niebiescy 200. 200, proszę bardzo. Co dalej? 200 już mam. Mam 200, co będzie więcej? 200 po raz drugi. Blok! Niebiescy 3,5. 3,5 sprzedaż! Mówiłem, nie wiem czemu 2600 krzyknął. Czekajcie, 2600 po czym? Po 2200. To było dziwne, już lepiej wam bank. No 800 zostało. Niebiescy 3,5. 3,5 sprzedaż! Nie wiem po co on tak zgridował. Chłop ma 800 na koncie. Prawidłowo będą w finale z kwotą 13 300 zł. Jeżeli im się nie uda, wejdą do finału mając 6300. Oto pytanie. A to ostatnie. O. Jak nazywa się jednostka czynnościowa i strukturalna nerki? Nie wiem, dupa. Czekaj. Chcę odpowiedź? Nie wiem, a ile to kosztuje? Nie, my nic, bo mamy podpowiedź. No to bierz, mają państwo podpowiedź. Wykorzystamy naszą podpowiedź. Proszę bardzo. Widziałem Draco i... No spoko, nie? Zagramy na premierę raczej. Ale na PS5 chyba. Nefrotom, nefron... Dobra, na pewno nie neuron. I tyle. Nie wiem. 33%. Na pewno nie neuron, bo to jest mózg, nie? Nefron. Daje środkowa. Nefrotom. To Mateuko, dzięki. Za 30 lat. Witam. Tylko inaczej. Bo neuron jest mózg. Słuchaj, kto odpowiada? Neuron. No, koleżance. Możące, tak. A jak się będzie? Jesteś to na trudnie, no.
Neuron to wiadomo, co to jest. Nefrydium to też jest coś. Nefrotom to niemożliwe. Nefrotom. Ale pięknie to on wymyśla. Możące tak. A jak się pytasz? To trudno, no. Neuron to wiadomo, co to jest. Nefrydium to też jest coś. Nefrotom to niemożliwe. Nefrotom. Nefrydium to coś to jest, nie? Nefrotom nie ma w dupę bata. Dawaj ten nefron, tylko to zostaje. Niewiasty odpowiadają, będzie mówił Grzegorz. Nefron. Nasza odpowiedź brzmi nefron. Jak na to pan wpadł, panie Grzegorzu? Drogą dedukcji? Drogą eliminacji. Słusznie, nefron! Zadziałało! Na logikę, najlepsza taktyka. Nie było tu logiki, ale była logika. Czyli na logikę, iluj. Na logikę, bez logiki. 800 zł na koncie, dziękuję bardzo. Natomiast na chłopski rozum, no. Dużo wiedziała, ale także, no nawet nie wiedząc, potrafiła wybrać dobrą odpowiedź. I wy wchodzicie do finału, mając na koncie aż 13 300 zł. Gratuluję. Ale Grzegorz powagę zachował. Intuicja, no. Nie, z puli by do nich nie przeszło, zmienili zasady. Mieliśmy przyjemność śledzić bardzo dobrą grę drużyny niebieskich. Już tak nie ma. Grali, ryzykując sporo, ale dzięki temu 13-300 na koncie. Bardzo dobra sytuacja na początek finału. 3100 zł macie więcej niż mistrz. Cały czas ma powagę na twarzy. Bardzo dobra sytuacja na początek finału. Grzegorz ciągle powaga. Wszyscy coś tam, baba zdziwiona, a Grzegorz powaga. 3100 zł macie więcej niż mistrzowie. Poza tym każdy palił się do gry, każdy chciał odpowiadać, no ale tylko jeden może. Raczej nadwaga. Jestem bardzo ciekawy, kto zbierał drużynę i jakie kryteria tu państwo stosowali. No cóż, muszę ich pochwalić, że komplet drużyny to moja zasługa. Zwłaszcza typowanie Grzegorza. No i cała byłego Grzegorza. No tak, bo rodzina, prawda? Rodzina, ale przede wszystkim znawcy. Aha, a pan Grzegorz? Wcześniej, bo tu muszę jeszcze powiedzieć, że Grzegorz jest podmianą z kolei mojej matki, która też była mocnym punktem, no ale niestety odpadła w kwalifikacjach. Aha, czemu? To umarła. Pan Grzegorz świetnie sobie radzi. Wybrał dobrą odpowiedź na ostatnie matka pytanie. Matka nie żyje. Dzięki temu macie aż 13 300 na wejście. Ale dzięki temu Grzegorz gra, więc git. No tak. Wszyscy żeśmy tego doszli, tylko on się najbardziej upierał. Ale miał rację. Witajcie. Oczywiście. W finale. Biedroń lor? Jak mistrzowie oceniają grę niebieskich w pierwszym etapie? Drużyna niebieskich to bardzo silna drużyna, dowodzona przez dwóch żołnierzy. Jestem właśnie pewien, że tam są żołnierze. Przygotowaną jakąś specjalną strategię wojenną. I pewne jest, że po dzisiejszej Grzegorz grze, to jest która jest drużyn, strateg, na Napoleon. Bitwy. To na pewno, ale no, mistrzowie muszą się rzeczywiście skoncentrować, bo drużyna jest dobra. A w ostatnim programie mistrzowie byli lekko zdekoncentrowani i no o mały włos nie straciliby mistrzostwa. Czy tak będzie dzisiaj? Zobaczymy. My no, oczywiście życzymy powodzenia. Oni już tak mieli 10 razy. Losuję pierwszą kategorię. Jeży na mięso armat. Czarna skrzynia. Ty, mistrzowie mają mniej. Ej. Tego... Czarną skrzynię licytujemy tak jak pytanie. Nie wiemy, co znajduje się w czarnej skrzyni. Polsat chce mistrzów odpieprzyć. Po zakończeniu finału. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300, 300 mistrzowie. Niebiescy 400. 400. Więcej. Nie opłaca się mistrzom. Nie opłaca się mistrzom. 1300. Niebiescy 1500. 1600. Niebiescy 1700. Od niebieskich 1700. 1800. To więcej niebiescy i mają win. 2000. Dwa mistrzowie. 3000! 3 mistrzowie! 300! 300 mistrzowie!
Chciałbym Jelodzi, ale mała szansa. 3900. Nie mają szans mistrzowie, chyba że niebieski naglot odpuści, no. 4600. Jak najlepiej jakby zbili mistrzom tak do 1500 i ich zablokowali mistrzów i potem jeszcze wygrali z nimi, no i git. 4900. No i bicz dołożył. Ostatnio dołożył przecież, mimo że mistrzowie wygrywali i tak. Polsat się nieźle odkuje po tym odcinku. Jeszcze ogórek tam będzie i git. Darmowy odcinek. Poprzedni mistrzowie tak samo zrobili w ostatnim odcinku i odpadli. No było coś takiego. No nie wiem po co ty. No czemu niebieski miałby odpuścić, jak wsadził tyle? Jak odpuści, to jest głupi. Co no? No, nie rozumiem. Ty mistrz myślał, że chłop odpuści mając 3K więcej? Nie, naprawdę ty mistrz jakiś, nie wiem, on drugi raz już to zrobił. Gdzieś na początku jak zaczynali też tak zrobił, ale odpuścił. A mówił, że chciał wabank, tylko go powstrzymali. 16K za skrzynkę. I pewnie ogórek, bo to nie dla mistrzów. Bardzo drogo kupiona czarna skrzynia za 8100 zł. Kupili niebiescy mistrzowie, wycofali się po prostu z tak. Stacji. Już pan Dariusz nie chciał dalej licytować. No i cóż, oczywiście drogo za skrzynię, no ale jeżeli ja tam będzie samochód, to nie będzie drogo. A jeżeli będzie ogórek lub złotówka, no to to będzie najdroższy ogórek na świecie. Najdroższy ogórek. Przed nami 6 kategorii. Proszę państwa, bardzo zmniejszył się budżet obu drużyn. 2200 mają teraz mistrzowie, a niebiescy 5200. Gramy. Jelodzi, po pierwsze usuń Minecrafta i pobierz Dark Souls. Bip. Historia sztuki. To jest pierwszy task. Licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. 500. 500 mistrzowie. 500 po raz drugi, 500 po raz trzeci. Sprzedam. I bisz i tak dołoży. 900 złotych pól. Jak nazywa się podstawowe narzędzie rzeźbiarskie, atrybut artysty? Dłuto. Kamień. Zgodność pełna. Nie, no musi być dłuto, no. Odpowiadamy, odpowie szalejący Jerzy dzisiaj. Dziękuję. Tak, Quinto, no. Tak jest. To prawda, Quinto, tak jest pewnie. A więc wzbogacili się nieco mistrzowie. 2600 mają na koncie, niebiescy 4800. Zara, pytanie dla niebieskie, jakieś porypane. Literatura światowa. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300! 300 mistrzowie. 400 niebiescy. Siema, Sang. 500 mistrzowie. 500 po raz drugi. 600. Mam 600. 700. Mam 700. 800. Mam 800. 800. 900. Mam 900. 1000. Mam 1000. 1000 po raz drugi. 1100. 1100 mam. 1200. Mam 1200. Wabank. 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 No, mistrzowie pewnie wygrają i tak. Zobaczyć na stany kont 3800 pól. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie w grze. A dla niebieskich ogórek. Stracą mistrzostwo i będziemy mieli nowych mistrzów. Gdzie Iwan, to może musimy się... Do końca są stany, widzieliśmy. Który z bohaterów literackich odwiedził krainę Liliputów?
podczas swojej nieplanowanej podróży. Jeszcze Baguliwar taki był. Film z Jackiem Blackiem. Odpowie Jerzy. Szalejący pan Jerzy. Szalejący. Krainę Liliputów odwiedził Biedroń? Gulliver. Tak jest! Tak jest! Podróże Gullivera, Jonathana Smitha. Dobrze, że pan Jerzy czytał gdzieś. Jaka książka, film był i Louis. Cały czas są w grze i obejmują prowadzenie. 200 zł teraz wyprzedzają niebiescy. 3800. Mistrzowie, 3600 niebiescy. Film oglądałeś? Prawidłowo. Geografia Polski. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300! 300 mistrzowie. 400! 400 niebieskie. 500 mistrzowie. 600. I znowu chyba na wabank. 600 po raz drugi. 700! Mam 700! 800! 800 niebieskie. 900! 900 mistrzowie. 1000! Mam 1000! 3600! 3600 sprzedam! Liczą, że sprzeda podpowiedź za 200 w razie obu. Proszę państwa, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Mistrzowie zablokowali niebieskich. Oto pytanie z geografii Polski. Spójrzcie panowie na ekran. Coś łatwego znowu. O, który tatrzański szczyt przedstawia fotografia? No właśnie. Bankowo. Ale bankowo. Ale to jest na bank to. Jewon? Odpowie po raz trzeci szalony Jerzy dzisiaj. Monte Cassino. To jest Giewont. Tak jest! 4600. Przechodzi na konto mistrzów, mają 4800, a niebiescy 2600. Jak potoczą się los tej gry? Kurde, nieźle lecą mistrzowie, nie? Ale niepotrzebnie po tą czarną szli. No pytania mają dość łatwe, to prawda, no Buto, Gulliver, Giewon. Ty, i teraz niebiescy kupimy jakieś popiewszone pytanie i odpadną. I jeszcze ogórek. Klasik. Literatura polska. Wyobraź sobie, żeby wypadła jeszcze raz czarna skrzynka, kupiliby to mistrzowie za powiedzmy 500 i tak, u tamtych ogórek, u mistrzów 4 auta. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słabań. To byłoby takie już popieprzone. 7 aut. 900 po raz drugi. 200. 200? 2600, sprzedam. Ale odpieprzył. Ale odpieprzył. Co on przyszedł? Nawet nie mógł zablokować. Po co on krzyknął 2200? On nie miał opcji do bloka. On miał mniej pieniędzy przecież. Chłopu się chyba pomyliły. Sławomirze, powiedział pan 2200 zupełnie niepotrzebnie. Trzeba było grać wabank. Czemu pan tak zagrał? Nie wiem. Nerwy. Ja ci powiem czemu, bo Polsat kazał. Nerwy. 4800 w puli. Odpowiadają mistrzowie z literatury polskiej. Jak ma na imię Nestor rodu Dobrzyńskich w narodowej epopei Mickiewicza? Spokojnie, weźmy podpowiedź. Spokojnie. Chcielibyśmy kupić podpowiedź do tego pytania, bo musimy. Kupić. Ile proponujecie, panowie? W puli 4800. 1000. 700 zł. No to żart chyba.
Dlaczego? Tak, żart. 15%. 1800. 1200. 1800 i się nie targujemy. Dobra. No trudno, dobrze. Proszę, proszę bardzo. Może równo z tamtymi. Teraz tylko źle odpowiedzieć. Gerwazy, Maciej, Atanazy. Tak. Tam papieżą gdzie tam już. No i też Maciek. Tam tych Maćków można dużo, nie? No dobra. Tak, Maciej? Tych Maćków było dużo. A czy to może się zastanowić? Nie, może trafi w tego, co trzeba. Nie, to mi nic nie mówi. Maciej. A ty? Dara? Ja na Macieja jestem. Ja też na Macieja. Nic na pewno nie. Pierwsza myśl to. Ja w dupę nie mam pojęcia. Odpowie Jerzy. To jest Maciej. Maciej nad Maćkami. No dobra. 4800 zł przychodzi na konto mistrzów, mają 5200. No to koniec. A niebiescy mają jedyne 400 zł. Niebiescy muszą wabank od razu. Tak? Chcielibyśmy zaproponować drużynie niebieskiej odkupienie czarnej skrzynki. Tak, zgodnie z regulaminem mogą panowie, a więc jest taka propozycja. Czyli za 8000. Ile proponujecie? 1000 zł. Dobry żart, następny. Oni to kupili za 8k. Coraz lepiej. I koniec. Koniec? Tak. No od 5000 dopiero, porozmawiajmy poważnie. No to nie. To nie chcemy. Wtedy przegramy. No ale przecież jak dadzą 5000, to im zostanie 200, czyli nie będą mogli licytować. Nie mamy czym grać. Nie mogą dać 5000 nawet. Egipka. Bo mają 5200. 5200, no ale... Nie jest dla nas. No jest pracą mistrzostwo wtedy. No właśnie. No to tego na pewno nie zrobią. Ale przegracie przecież. A przecież panowie macie 400 zł na koncie. No więc wasza odpowiedź ostateczna? 2000 zł. To idzie dla nas. Tak? Czy to idzie dla nas? To idzie dla nas. Co to ma zadanie? Nie ma wyjść. Bierzemy? No nic nie możemy. Co ty? Kupili zapieprzone 8k? Znaczy no niby jak sprzedadzą, to będą grali dalej, ale przecież w dupę no. Nie, jak oni to sprzedadzą. I tak pewnie przegrają, bo Ibisz dołoży, żeby mistrzowie wygrali. Nie, no daj spokój, przecież to jest jakiś... jakaś w dupę. Teraz na zapleczu wyciągają ogórka ze skrzyni i wkładają 10KX. Tak, chyba 10 aut. Ważne, nie mamy wyjścia, żeby się utrzymać w grze. 3000 i koniec. Nie. 2000. Czekaj. 2,5. Ani złotówki więcej. No, 2,5 i bierz 2000. Ani złotego, powiedziałem. Możemy się też nie utrzymać. Ale poczekaj, ale... Walka o to, czy w skrzynce będzie auto, czy ogórek. Musi być, no. Nie ma innego wyjścia, jeżeli chcemy wygrać. No, czekaj, czekaj. 30, nie? Gdzie ogórek? No oczywiście. No to ja nie chcę, ja nie chcę. Proszę o decyzji niebieskich. Ja gram. No przyjechać, pograć. Gramy. No co, proszę. Nie biorą. Ja! Za 2,5? Za 2,5. 2000, za 1800 już teraz. Nie mów, że oni to sprzedają za dwójaka i tak przegrają pewnie. Dobra, jak wygrają, to się opłacało, ale oni nie wygrają. To jest za 1000. 2000, tak jak chcieli. 1800 teraz już. Z czasem cena spada, także trzeba szybko się zdecydować. Wiesz, jak... Dziękujemy. 1800. A więc proszę państwa... Boże, mistrzu ich tak wydymał. To jest jakiś tupe... Po pasującym targowaniu czarna skrzynia została sprzedana przez niebieskich drużynie mistrzów za 1800 zł. A więc dopisujemy 1800 zł do konta niebieskich, tyle odejmujemy z konta mistrzów, a więc... Ty, jeżeli wygrają, ale oni nie wygrają, no nie ma bata. I pewnie tam jeszcze 4 auta będą. A ja mam 2 pytania do końca gry. 2 pytania, teraz mistrzowie po 300 będą krzyczeć. I koniec gry. Ja pierdzielę. Chemia. No tak, Machoj, no.
Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300. Mistrzowie 300. Koniec. 400. 400 niebieskie. 400 po raz drugi. Ale ich robią. Sprzedamy. Ale ich robią. Ja pierdzielę, jak Ibisz nie dołoży, to to jest skam stulecia. Odpowiadają niebiescy. Jaką nazwę nosi odczyn roztworu, którego pH przekracza 7? To czy kwas? Kwaśne. Kwaśne. Są słodkie, słodkie. Kwaśne. 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 Widzę, że palka na czacie, co to jest. Niebiescy odpowiadają, mówi Ewa. Wydaje mi się, że będzie to kwas. A jaka będzie odpowiedź? Kwas. Co na to, mistrzowie? Zasada. Tak jest, alkaliczny, czyli zasadowy odczyn. A więc 700 zł przechodzi do puli. Sranie w banie teraz by myśleli, żeby przegrali niebiescy. Dowiemy się, kto wygra dzisiejszy program. Losuj. Jak nie dołoży, to to jest skam stulecia. Ostatnio dołożył mistrzom, mimo że i tak by wygrali, to dołożył na wszelki. Ja pierdzielę. Ma dołożyć, bo mnie popieprzy. W dupie to mam. Dokładasz i luj. Kategoria matematyka. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 1800! 1800 mistrzowie! Sprzedaż! Dobra, jeszcze mogą przegrać mistrzowie. Mają mniej, jak źle odpowiedzą. A proszę państwa, 2700. No ale kupią podpowiedź. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą mieli 4000, ale jeżeli się pomylą, będą mieli 1300 zł, czyli mniej niż niebiescy. I wtedy mistrzowie stracą swoje mistrzostwo, a my będziemy mieli nowych mistrzów, drużynę niebieskich. Super. Co za emocje. Ale panie Dariuszu, czemu pan tak zagrał? Dla jaj. No, powiemy tak, no odważnie, ale dlaczego? Znaczy, chcieliśmy się spróbować w tej kategorii. Ale można było to zrobić mniej ryzykownie. Ale my lubimy ryzyko. No proszę bardzo. To nas kręci. Oby to ryzyko nie kosztowało. Kręci was to, tak? Niech by się po prostu grać. Dobra. Jest dzień na grę. Dobrze, proszę bardzo. Dawaj to pytanie i niech przegrywają. Za chwilę dowiemy się, czy dzisiaj mistrzowie czasem nie będą mieli pechowego dnia. Ale może nie. Pod jakim kątem przecinają się przekątne rąbu? Proste. 90? Odpowie no chyba musi być. Pod kątem prostym. Pod kątem prostym. Tak jest! Ty, szczerze? Co tu się w dupę dzieje? Czy oni mieli wszystkie pytania typu XPP? Dobra, no poza tym panem Tadeuszem. Drużyny niebieskich, no przede wszystkim bardzo dobrze graliście. Drużyna, która dużo wiedziała, potrafiła ostro grać, no ale jak wiadomo, w grze to także trochę szczęścia, licytacji, nie wiadomo nigdy, co zrobią przeciwnicy. Kończycie grę, mając na koncie 1600 zł. Dziękujemy bardzo. Kurde, oni byli dobrzy, ale niestety. Niestety, mistrzowie musieli wygrać. Musieli, luj. Teraz jeszcze 10 aut. Mistrzowie w dzisiejszym programie wygrali 4000 zł. Nie wiem, ja bym chyba nie sprzedawał tej skrzynki, wolałbym już gambę. Sprawdzić, co jest w skrzynce. W awanturach o kasę wygraliście do tej pory 274 602 zł i 7 samochodów. I tak była mała szansa, że wygrają. To już lepiej wziąć tą skrzynkę i luj. No sprawdźmy teraz, co się znajduje w czarnej skrzyni. Najpierw oby ogórek. Niebiescy za 8100 zł. Wtedy mistrzowie w tej licytacji z niebieskimi włożyli 8000 do puli. Potem z kolei mistrzowie odkupili skrzynię za 1800, a więc w sumie mistrzowie za skrzynię zapłacili 9800 zł. Zobaczmy, ja co tam pierdzie. Jest. Ostatnio co było? 5000 zł. A wcześniej? Samochód. Ogórek. Mam dla was dzisiaj ogórek.
Ogórek najdroższy na świecie. Ogórek za 20 koła. Eloy. Pokrój się na 46. Dzisiaj zasłużyłeś na 90. Eloy, no. Dobrze im tak. Bo za dużo aut wygrali. Polak Polakowi Polakiem. I luj. Ja po. Ty go wygrałeś. To jest najdroższy na świecie ogórek kiszony, który właśnie jest jadalny. Nie podmienili? By nie było podejrzane? No tak, no bo to dla niebieskich leciało, to był ogórek, no. Ale oni odkupili. Zapomnieli, że przecież... Ibisz mówił, że to ma być dla niebieskich. Spieprzyli sprawę. Przez pana Jerzego kosztował 9800 zł. Panie Jerzy, jak smakuje? Troszeczkę słony jest, ale... Ale to dlatego, że taki drogi właśnie. Jak na tą cenę właśnie. To na tą cenę właśnie. Jest słona cena i słono ogórek. Proszę państwa, jeżeli chcą państwo bawić się z nami, zapraszamy do Amanturą Kasę. Wyślijcie SMS pod numer 7643. Idziemy sobie grać. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.